Witam serdecznie Państwa, przybyłych tutaj oraz tych, którzy nas oglądają. Przypominam, że sesja jest rejestrowana. Jeśli ktoś nie wyraża zgody na publikowanie wizerunku, powinien opuścić salę. Na początek zacznę od upoważnienia. Zostałem upoważnienie podpisane przez przewodniczącego Rady Lecha Darskiego. Upoważnia mnie do wykonania zadań przewodniczącego Rady podczas 62. sesji Rady Powiatu w dniu 28 września, w szczególności do prowadzenia sesji oraz do podpisywania uchwał podjętych podczas wyżej wymienionej sesji. Otwieram obrady 62. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Zaczniemy od sprawozdania kworum i prawomocności obrad. Bardzo proszę o kliknięcie w zakładkę kworum. Sesja jest zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o COVID-zie dopuszcza możliwość uczestnictwa zdalnego. Zatem za chwileczkę, jeszcze chwilę poczekamy. Jak to zwykle przy sesjach zdalnych albo hybrydowych, tak jak dzisiaj, musimy chwilkę poczekać. Myślę, że wystarczy tego czasu. Już oczekiwania. Jest nas 16 osób obecnych, jeden nieobecny. Stwierdzam, iż mamy kworum, więc wszystkie uchwały, które będziemy podejmowali, będą prawomocne. Przechodzę do punktu trzeciego naszego porządku obrad, czyli ustalenie właśnie porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad z 60. i 61. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami. Punkt szósty, przedstawienie rocznych sprawozdań nadzoru wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. Punkt siódmy, informacja o działalności zarządu dróg powiatowych za 2021 rok oraz stan inwestycji drogowych w roku 2022 oraz planowane inwestycje drogowe. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawach. I tu mamy trzy uchwały. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zmiany w budżecie oraz uchylenie uchwały nr 38/189/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku. Punkt dziewiąty, sprawy różne. Punkt dziesiąty, zamknięcie obrad 62. sesji. Poddaję pod głosowanie porządek obrad. Jeszcze chwilka, zaraz system tu wystartuje nam. Stwierdzam 16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 radny nieobecny. Zatem porządek obrad został ustalony. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z obrad 60. oraz 61. sesji powiatu. Posiadam te dwa protokoły przed sobą. Nie wpłynęły do biura żadne uwagi dotyczące tych protokołów. Zatem jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, przyjmujemy te protokoły. Dziękuję bardzo. Przechodzę do punktu piątego. Informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwały Rady Powiatu. Informację tę przedstawi pani sekretarz Aleksandra Siemaszko. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu starosty bartoszyckiego Jana Zbigniewa Nadolnego przedstawię teraz Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności zarządu powiatu pomiędzy 60. a 62. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 26 sierpnia a 28 września 2022 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na czterech posiedzeniach, to jest w dniach 30 sierpnia oraz 6, 13 i 27 września 2020 roku, na których zarząd podjął następujące uchwały. Uchwała nr 159 na 445 na 2022 z 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Zmiany wynikają głównie z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach oraz na realizację programu Aktywna Tablica. Zmiany dotyczą również przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami. Uchwała nr 159 na 446 na 2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2022-2032. Oczywiście uchwała jest konsekwencją poprzedniej uchwały. Uchwała nr 159 na 447 na 2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imieniem Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach w związku ze zmianami na stanowiskach dyrektorów w placówkach oświatowych, podejmując tę i trzy kolejne uchwały, zarząd udzielił upoważnień nowym dyrektorom do dokonywania w imieniu powiatu czynności prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej statutowej działalności w granicach zwykłego zarządu. I są to również te następne uchwały. Takiego upoważnienia zarząd udzielił również dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imieniem Kresowiaków w Bartoszycach, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imieniem Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Następna uchwała. Uchwała nr 159 na 451 na 2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przepraszam, pani Dorocie Lipkiewicz, dyrektorowi Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim. Zarząd udzielił pełnomocnictwa pani dyrektor Dorocie Lipkiewicz do występowania w imieniu powiatu w zakresie zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa. Wyżej wymienione pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony. Uchwała nr 159 na 452 na 2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imieniem Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Pełnomocnictwo upoważnia dyrektora do samodzielnego zawierania umów z wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizowanego programu Za życiem. Uchwała nr 159 przez 453 przez 2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Uchwała nr 160 przez 454 przez 2022 z dnia 6 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji zarząd pozytywnie zaopiniował powierzenie stanowiska wicedyrektora wyżej wymienionej placówki pani Joannie Agnieszce Bielickiej.
Uchwała nr 160 na 455 na 2022 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach. Na wniosek dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury zarząd pozytywnie zaopiniował powierzenie stanowiska wicedyrektora wyżej wymienionej placówki pani Ewie Kozieł. Uchwała nr 160 na 456 na 2022 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu. W związku z trwającym postępowaniem zmierzającym do zamiany nieruchomości z nadleśnictwem Górowo i Ławeckie, Zarząd Powiatu Bartoszyckiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu. Trwały zarząd na przedmiotowej nieruchomości sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc. W związku z powyższym dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych złożył wniosek o wygaszenie trwałego zarządu na działce nr 30 2 na 2 obręb Orsy, gmina Górowo i Ławeckie. Uchwała nr 160 na 457 na 2022 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie informacji o przebiegu zatwierdzenia treści protokołu z rokowań dotyczącego darowizny niezabudowanej, to jest działki 85 na 1 położonej w obrębie Taplikajmy, gmina Bartoszyce. Uchwała podjęta w związku z zamiarem przekazania darowizny, to jest niezabudowanej działki w Taplikajmach, gminie Bartoszyce. Uchwała nr 161 na 458 na 2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie przyjęcia parametrów do sporządzenia projektu budżetu powiatu na 2023 rok, obowiązku złożenia materiałów, formy, wzorów, dokumentów oraz daty złożenia. Uchwała nr 161 na 451 na 2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek burmistrza Bisztynka Zarząd Powiatu uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 49 na 3 w obrębie Bisztynek Kolonia. Uchwała nr 161 na 460 na 2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu odnośnie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Na wniosek Zarządu Powiatu Lidzbarskiego Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej 4 ulic położonych w mieście Lidzbark Warmiński. Uchwała nr 161 na 461 na 2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci branżowa szkoła pierwszego stopnia w zespole szkół w Górowie i Ławeckim. Na wniosek dyrektora szkoły zarząd zaakceptował propozycję kształcenia w zawodzie elektromechanik. Uchwała nr 161 na 462 na 2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci branżowa szkoła pierwszego stopnia w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imieniem Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Na wniosek dyrektora szkoły zarząd zaakceptował propozycję kształcenia w zawodzie stolarz. Uchwała 162 na 463 na 2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu odnośnie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Na wniosek Zarządu Powiatu Lidzbarskiego zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej 2 dróg położonych w gminie Lubomino.
Uchwała 162 na 464 na 2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu do zaciągania zobowiązań, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważniono dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w związku z realizacją zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2596N ulicy Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ulicy Sikorskiego w Górowie i Ławeckim. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów od obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Przechodzimy do punktu 6. Przy okazji witam pana dyrektora Dariusza Wasiela i akurat ten punkt właśnie dotyczy przedstawienia rocznych sprawozdań nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu bartoszewskiego. Jeśli pan dyrektor zechciałby zabrać parę tutaj chwilkę nam i przedstawić pokrótce jakieś konkluzje takie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić na wstępie, iż między naszą jednostką tutaj w terenie nadzorem wodnym w Bartoszycach, a Państwem starostwem powiatowym w Bartoszycach ta współpraca wygląda wręcz wzorowo. Dziękuję Państwu za tą bardzo dobrą współpracę, bowiem przy tej, jeżeli dwie strony dążą do jednego celu, a działamy przecież wspólnie dla dobra mieszkańców tutaj powiatu bartoszyckiego, to mamy też ten wspólny sukces. Ale chciałbym też podkreślić, iż na terenie państwa powiatu działają cztery nadzory wodne. Nadzór wodny Braniewo, Orneta, Bartoszyce i Mrągowo. I ja bezpośrednio odpowiadam za pracę dwóch jednostek, czyli nadzoru wodnego Bartoszyce i nadzoru wodnego Mrągowo. Jeżeli chodzi o kwoty, które były wydatkowane, bo rozumiem, że odnosimy się do tego sprawozdania, które przedłożył pan kierownik, to zapewne Państwo macie dostęp do tych materiałów, ja nie będę tego powielał, ale wydaje mi się, że troszeczkę wybiegnę w przód i powiem o tym, co jest obecnie, bowiem te prace trwają, ostatnie prace w tym roku będą odebrane 15 października na terenie państwa powiatu, ale chciałbym powiedzieć i podkreślić, iż kwota wydatkowana na prace utrzymaniowe na terenie powiatu bartoszyckiego ze strony zarządu zlewni Olsztyn dla tych dwóch nadzorów wodnych to jest ponad 1 200 000 złotych. Jest to największa kwota wydatkowana na obszar działania powiatów w strukturze zarządu zlewni Olsztyn, bowiem oprócz powiatu bartoszyckiego mamy jeszcze powiat mrągowski, olsztyński, powiat lidzbarski oczywiście i kętrzyński. Jeżeli mówimy o łącznym kilometrażu rzek, na których są prowadzone obecnie prace utrzymaniowe na terenie powiatu, to jest 345 km rzek, za które bezpośrednio odpowiada jednostka terenowa, która mieści się tu w Bartoszycach. Natomiast jednostka, która odpowiada za część powiatu państwa i która mieści się w Mrągowie, łącznie odpowiada za kilometraż rzek blisko 32 km. Ja nie będę wymieniał tych rzek, chyba że jeżeli jest taka gotowość ze strony państwa, ale nie chciałbym tutaj przedłużać, a powiem szczerze, wiem, że czas to jest najwyższą wartością, jeżeli chodzi. Ale chciałbym też podkreślić, iż te prace utrzymaniowe, które obecnie i były prowadzone zarówno w ubiegłym roku, ale i teraz są prowadzone, przede wszystkim polegają na ręcznym wykoszeniu roślin z brzegów oraz z nacieków z wygrabieniem, ręcznym koszeniu koron i skarb wałów przeciwpowodziowych, ręcznym usuwaniu porostu roślin korzeniących się w dnie i oczywiście udrożnienia cieków. Czemu to wszystko robimy? A mianowicie temu to służy, Szanowni Państwo, aby udrożnić, aby nie było kłopotu z wodą na terenach w głównej mierze rolniczych, ale również i w małych miejscowościach i miastach. Dodatkowo, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tutaj państwa powiat,
Pozyskaliśmy w tym roku kwotę blisko 145 tysięcy i wykonaliśmy remont techniczny jazu Pleśno. Tam należało naprawić mechanizmy wyciągowe budowli, ale jak też uzupełnić ubytki betonu. To wszystko zostało wykonane przez nas w tym roku. Właśnie zakończył się odbiór tego jazu, także wykonawca wywiązał się w 100% z umowy. Co ważne, zrobił to przed czasem, biorąc pod uwagę jeszcze, Szanowni Państwo, że dziś ta sytuacja, jeżeli chodzi o rynek prac budowlanych, jest niezwykle skomplikowana. Doskonale mierzycie się z tym na co dzień jako radni przecież. Bieżąco podejmujemy też interwencje, które trzeba podjąć natychmiast i również do końca roku i również na terenie państwa powiatu będziemy jeszcze zajmować się wywrotami, wyłomami, jak też usuwaniem tych drzew, które stanowią zagrożenie. Takie zamówienie zostanie ogłoszone i również na terenie tutaj tego powiatu, to jest około 80 sztuk drzew, będzie usuwanych. Jeżeli chodzi o te kwoty w podziale na poszczególne nadzory wodne, to co powiedziałem na wstępie, abyście Państwo mieli pełen pogląd, dla przykładu Kętrzyn to jest 370 tysięcy, sąsiedni Lidzbark Warmiński 700 tysięcy, Mrągowo 450, niektórzy zawsze mi mówią, że pewnie na powiat olsztyński najwięcej. No nie, 884 tysiące, tak jak powiedziałem, Bartoszyce 1 200 tysięcy, ale to zawdzięczacie Państwo również sobie i tej dobrej współpracy z jednostką terenową. Jeżeli są pytania, bardzo proszę, służę. Jeżeli tak, nie ma... Pan Ryszard Zdumiuk, bardzo proszę. Jedno pytanie. Ponieważ na terenie powiatu działają cztery nadzory, dwa zarządy. Jak pan to widzi? Ponieważ no, w tym momencie to się podzieliło ten powiat na coś takiego, co nie z punktu nawet finansowego nie powinno mieć miejsca. Mrągowo, z tego co mi wiadomo, obejmuje tą część Troszkowo. Tu natomiast Bartoszyce, Orneta, gdzie indziej. Jak pan to widzi? Ponieważ koszty z tego tytułu to są dosyć duże, bo pracownicy muszą z Mrągowo dojechać na teren Wisztynka. Do tyłu było tak, że same Bartoszyce to załatwiały. Na dzień dzisiejszy to no, nie powinno to być miejsce z racji tego, że sama obsługa i ci pracownicy, którzy tu na miejscu pracują, oni byli bardzo dobrze zorientowani w sytuacji, gdzie przyjeżdżają z innego terenu i tu już jest zapewne kłopot. Jak pan to widzi dalej? Proszę pana, zgodnie, po pierwsze, zgodnie z ustawą działamy zlewniowo, to jest jedna rzecz, stąd są dwa zarządy zlewni. My tutaj, jeżeli chodzi o rzekę Łynę, zarząd zlewni o rzekę Pasłękę, natomiast jeżeli chodzi o pracę nadzorów wodnych, nie ma wcale większych kosztów. Nie ma tu żadnego problemu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest zadanie do wykonania, to zarówno czy to będzie pracownik z Bartoszyc, ale może być uzupełniany pracownikiem z Mrągowa, a nawet też i z Lidzbarka Warmińskiego, jeżeli jest to na styku, dzięki właśnie temu rozdrobnieniu, które jest. Mamy chociażby takie sytuacje, jak mieliśmy w roku ubiegłym sprawy covidowe. Wiemy, że przyrodę nie interesuje choroba. I w tym momencie bez żadnego problemu nadzór wodny, który jest, można powiedzieć, tuż za miedzą, wspomaga pracę nadzoru wodnego Bartoszyce. I często jest tak, że ci pracownicy po prostu wspomagają się nawzajem. Nie w każdym nadzorze są fachowcy wszechstronni, czy też z danej dziedziny. I w tym momencie następuje bez żadnego problemu wymiana pracowników, jak też dojazd na miejsce. My jesteśmy praktycznie w stanie w ciągu 30-40 minut dojechać na teren powiatu bartoszyckiego z ościennych nadzorów. Uważam, że tu, jeżeli chodzi o działania zarządu zlewniocznym, powiem szczerze, jest to błyskawiczny dojazd na miejsce i przeprowadzenie wizji w terenie, co jest ważne dla mieszkańców małych miejscowości, tak? Bo ktoś kiedyś powiedział, że warunkami pogodowymi jest ciężko walczyć. Tak, ale można zapobiegać. I te kwoty, które Państwu przedstawiłem, to, że są te prace prowadzone, to również nie wynika tylko z samej pracy zespołu tu w Bartoszycach jednostki, ale również w Mrągowie, która prowadząc prace udrożnieniowe na swoim terenie, a że ma też część powiatu bartoszyckiego, mówi wprost, robimy tę rzekę i mówi do kierownika, panie kierowniku, jest konieczność, robi pan u siebie ten dalej odcinek, robimy razem jako zarząd zlewniowy, jest ten sygnał do mnie i te prace udrożnieniowe są kontynuowane. Także jeżeli chodzi o koszty, one się nie zwiększyły. To proszę być spokojnym, żeśmy to przeanalizowali.
Dobrze, jeszcze bardzo proszę. Ja miałbym też pytanie do pana. Grunty rolne mają różnych właścicieli, prawda? Tak. Są właściciele, dzierżawcy, agencja. Jak to jest sprawa uregulowana przepływu różnych tych drobnych ścieków? Kto jest zobowiązany do czyszczenia? Zgodnie z artykułem 206 właściciel gruntu, właściciel działki. I to jest ustawa, o tym mówi wyraźnie. Jeżeli czerpiemy pożytki z danego cieku, to również jesteśmy zobligowani do czyszczenia. Stąd są nasze wizje, stąd są najpierw rozmowy z użytkownikami. Jeżeli to nie skutkuje, jest robiona wizja, jest robiony protokół. Jeżeli to nie skutkuje, niestety wchodzimy już na drogę prawną i wówczas jest to przekazywane do egzekucji. Powiem panu z doświadczenia wieloletniego, iż naprawdę, jeżeli się spotykamy na miejscu z sąsiadami, rzadko się spotyka, aby sąsiad sąsiadowi powiedział, nie, ja swojego odcinka nie posprzątam. Naprawdę bardzo rzadko. Natomiast tereny dzierżawione, tu ma pan na pewno na myśli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, muszę powiedzieć, że bardzo dba o swoje tereny. Jeżeli tylko dostaje sygnał z naszej strony, że dzierżawca nie wywiązuje się z umowy, tu naprawdę znajduje podstawę, aby egzekwować to z umów dzierżaw. Dobrze, bardzo proszę pan Stepaj. Kiedy rowy są w zasobach Skarbu Państwa, kto za to odpowiada na dzień dzisiejszy? Jeżeli są w zasobach Skarbu Państwa, to oczywiście zawody przepływające my odpowiadamy i stąd jest te prace utrzymaniowe prowadzone są przez nas. Nie, nie, ja pytam o rowach konkretnie. To wówczas, to wie pan, w tym momencie, jeżeli mówimy o konkretnych rowach, no to ten, który czerpie pożytki, to jest proste. Panie dyrektorze, nie jest tak do końca. Nie będę panu mówić, z czego to wynika, natomiast sam Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wydał decyzję, kto za to odpowiada. I chciałbym, żeby pan się z tym zapoznał i udzielił odpowiedzi jednoznacznej. Ja mam tyle. Dobrze, bardzo proszę pan Link. Więcej pytań nie ma. Jeszcze tutaj jedno pytanie, proszę. Ja chciałem zapytać pana o bobry. Bobry są pod ochroną i zgodnie z ustawą mamy okresy, w których możemy usuwać tamy bobrowe. Jeżeli zagraża to bezpośrednio naszemu dobytkowi, wówczas oczywiście występujemy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę. Jest to proces długotrwały, nie ukrywam. Natomiast takie zgody uzyskujemy, wówczas ta tama jest rozbierana. A co się dzieje, kiedy ta tama jest robiona w czasie w okresie ochronnym i zalewa rolnikowi? No właśnie mówię, jeżeli jest w okresie ochrony, wówczas występujemy do RDOŚ-u o zgodę na rozbiórkę tej tamy. Jeżeli jest to w okresie, w którym możemy rozebrać i dostajemy taki sygnał, wówczas rozbieramy tam tamę. A czy rolnicy otrzymują jakieś odszkodowanie za poniesione straty? Tak, jeżeli chodzi o odszkodowania, kierują się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i stąd mogą otrzymać odszkodowanie. Natomiast jak jest z wypłatą, to już proszę pytać panią dyrektor z RDOŚ-u. Dziękuję. A to może ja jeszcze w tej kwestii. Proszę bardzo. Jak te okresy są dzielone? Może pan nam przybliżyłby to? Powiem zgodnie z ustawą w tej chwili, nie chciałbym tutaj pana wprowadzić w błąd, ale jest taki okres, gdzie możemy rozbierać między 15 marca, 15 kwietnia, następnie po 15 sierpnia do połowy października. Dziękuję. Natomiast pozostałych nie wolno nam wchodzić. Dobrze. Dziękuję pięknie. Dziękuję za te serdecznie. Wyjaśnienia i za przybycie przede wszystkim. Przechodzimy do punktu 7. Informacja o działalności Zarządu Dróg Powiatowych za 2021 rok, stan inwestycji drogowych w roku 2022 oraz planowane inwestycje drogowe. O zabranie głosu proszę pana dyrektora Karola Łomeckiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tak tylko, jeżeli mogę, chciałbym się tutaj jako zarządca dróg odnieść do słów pana dyrektora z Wód Polskich, że w teorii to tak fajnie to wygląda, ale w rzeczywistości to wygląda dużo, dużo inaczej. Oczywiście nie mówię tutaj o samych pracownikach, bo tu jest współpraca jak najbardziej poprawna. Tylko te procedury i to wszystko to trwa bardzo, bardzo długo i
jeszcze żadną decyzją tutaj Wód Polskich nie nakazano właścicielom uprzątnięcia swojego terenu, a sąsiedzi jak się kłócili, tak się kłócą dalej. Ale to tylko tyle. Jeżeli chodzi o informacje z działalności Zarządu Dróg, taką informację, Szanowni Państwo, została przekazana tutaj do Biura Rady. Jeżeli chodzi o bieżącą działalność, to sprawozdanie również jest dostępne na naszej stronie internetowej, bo zawsze takie sprawozdania umieszczamy. Ja może ograniczę się do tego, co obecnie jest realizowane i co w najbliższych latach będzie się działo, a będzie się działo i dzieje się, uważam, dużo. Jeżeli chodzi o inwestycje, które są obecnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, to są to inwestycje głównie finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także środki własne. I obecnie w realizacji jest siedem inwestycji. Jest to rozbudowa drogi powiatowej 1354N na odcinku Kicina, droga wojewódzka 511 Pieszkowo. To jest przebudowa drogi powiatowej 1390N na odcinku Turcz-Sępopol. I to jest przebudowa drogi powiatowej 1956N na odcinku Grzęda-Łędławki. Zakończona została przebudowa dróg w miejscowości Lwowiec. Zakończony został dosłownie 20 bodajże września. Zakończyliśmy inwestycję pod nazwą budowa chodnika w miejscowości Sędławki. Wczoraj przekazaliśmy teren budowy pod inwestycję związaną z budową chodnika w miejscowości Bezledy od drogi krajowej 51 do cmentarza. I w tym roku zakończyliśmy inwestycję, która nam się trochę przeciągnęła w czasie z uwagi na okres zimowy tamten, rozbudowa drogi powiatowej 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki, tam z budową ścieżki rowerowej. Z tych inwestycji, które obecnie się niektóre zakończyły, niektóre się rozpoczęły i trwają, wartość tych inwestycji, uważam to warto podkreślić, to jest 33 622 tysiące złotych. Także jest to duża działka finansowa, za którą tutaj Zarząd Dróg Powiatowych jest odpowiedzialny i ze mną na czele, ale tu również moi pracownicy, którym tu się należą też podziękowania. Natomiast wartość z tych 33 milionów środków, które pozyskaliśmy, to jest 21 milionów złotych, także myślę, że też znaczna część, duża część są to środki pozyskane, a reszta to jest wkład własny powiatu, czy też inny montaż finansowy. W tych inwestycjach jest również zakup samochodu ciężarowego, który 650 tysięcy miał być, taki był planowany, a dzisiaj też na sesji jest prośba o zwiększenie budżetu i chcemy kupić samochód. Dostaliśmy ofertę najkorzystniejszą za kwotę 693 720 zł, ale jest to sprzęt, który jest niezbędny do bieżących realizacji zadań, jakie tutaj Zarząd Dróg Powiatowych ma przed sobą. To są inwestycje, które trwają już, które się zakończą w przyszłym roku. Na pewno niektóre się zakończyły, niektóre się zakończą w przyszłym roku. Natomiast są jeszcze inwestycje, które są w wieloletnim planie finansowym, a które rozpoczną się w roku przyszłym. To jest remont drogi powiatowej numer 2596N i odcinek drogi powiatowej 1320 w Górowie Łoweckim, to jest ulica Sikorskiego i Krasickiego. Jesteśmy przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Wartość tutaj tego zabiegu remontowego na tych drogach to jest 3 miliony, prawie 3,5 miliona złotych. Okres realizacji będzie również przyszłoroczny. Czekamy również na podpisanie umowy z wykonawcą robót na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Prosity Księżna do granicy powiatu. Wartość tego zadania to jest 12 milionów złotych ponad.
Również w przyszłym roku będzie, podpisaliśmy już umowę z wojewodą o dofinansowanie i mamy już wyłonionego jednego wykonawcę, nie, mamy już dwóch wykonawców na te zadania, to jest przebudowa ulicy Orzeszkowej, przebudowa ulicy Staroosiedlewy w Bisztynku. Również w tym roku, w grudniu, planujemy ogłosić postępowania przetargowe na przebudowę takich odcinków dróg powiatowych, jak odcinek ponad dwukilometrowy Bisztynek Łędławki, odcinek ponad 3,5-kilometrowy od miejscowości Sępopol do miejscowości Boryty oraz odcinek dwukilometrowy kontynuujący zadanie nasze tej rozbudowy drogi powiatowej Woryny-Wiewiórki. To jest od tego skrzyżowania na Nową Wieś i Ławecką do końca miejscowości Woryny. Także w jednym zadaniu będą, w jednym przetargu będą te trzy zadania. Wartość tych inwestycji to jest ponad 15 milionów złotych oraz też w grudniu albo w styczniu, zaraz na początku roku, planujemy ogłosić postępowanie przetargowe na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Dzietrzychowo, obejmujące samą miejscowość Dzietrzychowo. Wartość tych robót, o których teraz powiedziałem, to jest 34 miliony 370 tysięcy, czyli już mamy ponad 60 milionów zainwestowane w drogi powiatowe w przeciągu roku tego, 2023 i 2024 początek. Oprócz tych inwestycji w miesiącu sierpniu złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu, do Funduszu Dróg Samorządowych. Nie, teraz to się nazywa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, przepraszam bardzo, bo to jeszcze nazwa przed zmianą. Mamy nadzieję, że wiedza o tym, czy wszystkie te zadania będą realizowane, czy tylko niektóre z tych, będzie na, tak jak zawsze to bywało w okolicy miesiąca lutego, więc luty roku 2023, myślę, że jest to termin, kiedy poznamy, które wnioski dostały dofinansowane, a które nie, a może wszystkie dostaną. I tutaj w ramach tego programu i tego naboru złożyliśmy następujące wnioski. Przebudowę drogi powiatowej 1515N na odcinku Kandyty-Sągnity o długości niecałego kilometra, 998 metrów dokładnie, wartość inwestycji 3 782 tysiące złotych. Remont drogi powiatowej na odcinku Kosty-Wajsnory o wartości 6,5 miliona złotych ponad. Remont drogi powiatowej na odcinku Dąbrowa-Wipławki o wartości 1,5 miliona złotych. Remont drogi powiatowej od miejscowości Kiertyny Małe do miejscowości Kiertyny Wielkie to jest 2 700 000 złotych i remont ulicy Nowe Osiedle w Bisztynku za kwotę 318 tysięcy. Wartość tych inwestycji złożona to jest prawie 15 milionów złotych, czyli jeżeli by się to wszystko udało, to w przeciągu trzech kolejnych lat 75 milionów złotych w drogach powiatowych. Także dzieje się i myślę, że się będzie działo. No, będą również utrudnienia, za co już z góry przepraszam, ale żeby było lepiej, musi być trochę gorzej. Także dziękuję, jeżeli są jakieś pytania. Czy są pytania? Pan Grzegorz Mucha, bardzo proszę. Panie dyrektorze, ja mam pytanie dotyczące perspektyw remontu innych dróg powiatowych. Niedawno rozpatrywaliśmy skargę na zarząd powiatu dotyczącą drogi Kandyty, Augamy, Robity, Kiwajny. Wspomniał Pan o planie remontu jednego kilometra tej drogi. Chciałbym wiedzieć, jaki to jest odcinek drogi i jakie są perspektywy, żeby tą drogę wyremontować w całości. I kolejne pytanie dotyczące gminy Sępopol. Chodzi o drogę Dzieczychowo-Lipica, bo jest to w naszej gminie najgorsza droga w tej chwili. Zwłaszcza ten odcinek od skrzyżowania z drogą tutaj na Gierkiny w stronę Lipicy. Ten odcinek jest w bardzo złym stanie. I droga Sępopol-Ostrebardo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o tą drogę na terenie gminy Górowo i Ławeckie 1515, to tutaj po
spotkaniach, a także po obradach zarządu powiatu, zarząd podjął decyzję, iż w tym roku złoży wniosek na pierwszy odcinek przebudowy tej drogi. Nie mogliśmy z uwagi na krótki czas na opracowanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich zgód, nie mogliśmy przekroczyć 1 kilometra, bo weszlibyśmy w decyzję środowiskową, więc dlatego została podjęta decyzja, iż ten odcinek będzie trochę mniejszy niż 1 kilometr i udało nam się uzyskać tutaj wszystkie pozwolenia, które są niezbędne do realizacji tego zamierzenia. Dalsza część, zgodnie nawet z ustaleniami na tym spotkaniu, będzie realizowana w kolejnych latach. W tym roku do 15 października musimy złożyć budżet i zarząd będzie później analizował budżet i zdolności swoje finansowe na rok przyszły. Tam zgodnie z ustaleniami chcemy zapisać opracowanie dokumentacji technicznej na budowlanej na dalszy odcinek. No, trzeba mieć tylko taką, może dopowiem, że nie będzie to dokumentacja, która będzie opiewała na cały odcinek ponad tam 15-kilometrowy, z uwagi na to, że nawet nie jesteśmy w stanie tego w jednym dofinansowaniem uzyskać na to, znaczy mieć wkład własny, nawet pozyskując środki, więc padła decyzja, że dokumentacja i później realizacja ewentualna będzie dzielona na etapy. Pierwszy odcinek to będzie ten, który teraz zgłosiliśmy, następny to będzie bodajże do miejscowości dokładnie Sągnity, później odcinek Sągnity-Augamy, później Augamy-Kiwajny, także na pewno będziemy się szykować dokumentacyjnie z tą drogą. A co do realizacji, no to wszystko zależy też, jakie będą dostępne możliwości finansowania tego, bo sami Państwo doskonale wiecie, że są to niebotyczne pieniądze, jeżeli chodzi o realizację takiego zamierzenia budowlanego i bez dofinansowania zewnętrznego, to chyba obecnie nikogo z samorządów nie stać, a bynajmniej samorządów powiatowych, żeby to realizować. Co do tamtych dróg, na pewno przy konstruowaniu budżetu będziemy rozmawiać na temat możliwości tego, aby czy jest możliwość przeznaczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej, bo to jest obecnie punkt wyjścia. Do tej pory można było realizować to na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, obecnie zmiany, jakie zaszły w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, tylko i wyłącznie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, czyli trzeba mieć kompletną dokumentację techniczną. Ale plany co do tego są. Który rok to będzie, ale to jeszcze nie wiemy, ale to jakaś perspektywa kolejnych 5 lat, to się w tym powinno zamknąć. Bardzo proszę. Ja chciałbym się zapytać o drogę, która przepadła chyba teraz w dofinansowaniu, od skrzyżowania w miejscowości Kosy przez Gromki, Króle i Bejty. Chciałbym wiedzieć, jaki będzie kolejny etap teraz, czy będziemy składać dalej na dofinansowania, na dokumentację, czy dyrektor mógłby wytłumaczyć, co będziemy dalej robić z tą drogą. Ten odcinek Bajdyty Kosy, który był złożony do Polskiego Ładu, faktycznie nie uzyskał dofinansowania. Tam właśnie była to realizacja na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Teraz, tak jak tutaj już mówiłem, przy konstruowaniu budżetu zobaczymy, jakie odcinki dróg będziemy mogli dokumentacyjnie zrobić, czy na wszystko nam środków tutaj pieniężnych starczy. Natomiast jeżeli dalej będą dofinansowane drogi w ramach Polskiego Ładu, gdzie nie trzeba mieć dokumentacji, to z tego co wiem i zarząd tak rozważał, że jeżeli tutaj ta droga przepadła, nie dostała dofinansowania, to będzie w kolejnym naborze złożona również, a jak nie tutaj, to w Funduszu Dróg Samorządowych, tylko najpierw musimy wtedy zrobić dokumentację, także to się trochę może tam o ten rok odwlec z uwagi na to, że opracowanie obecnie dokumentacji z decyzją środowiskową to jest tak jak narodziny dziecka, 9 miesięcy minimum. Pan Grzegorz Mucha, proszę. Ja jeszcze chciałbym, żeby pan dyrektor sprecyzował odpowiedź na moje pytanie dotyczące odcinka tego 1 kilometra, o który ten 1 kilometr tej drogi to jest chodzi. Odcinek od
od skrzyżowania z drogą powiatową 1320N, czyli tą na Żelazną Górę, co leci, od tego skrzyżowania dosłownie 998 metrów, czyli obejmujący miejscowość Kandyty i trochę za Kandyty, w kierunku na Sągnity. No to akurat nie jest najgorszy odcinek tej drogi. Tak, tutaj przy rozmowie, podczas rozmów nawet i z mieszkańcami, to był taki dylemat, który jest najgorszy, a od którego zacząć, bo również wśród mieszkańców były różne opinie. Stwierdziliśmy, że jeżeli my nawet zrobimy na końcu tej drogi odcinek, bo być może tam jest najgorszy, to nawet w przeciągu 2 lat, kiedy dojdzie do realizacji kolejnego odcinka, to ludzie i tak będą jeździć tym najgorszym odcinkiem cały czas, a tylko nieliczni przejadą tym lepszym odcinkiem. Więc doszliśmy do takiego kompromisu, że nie będziemy teraz obecnie, z uwagi na to, że planujemy cały i tak drogę przebudować w kolejnych latach, więc nie będziemy tutaj wybierać, czy tu zaczniemy od tej strony, czy od tej strony. Zaczniemy od początku i będziemy po kolei realizować ten odcinek aż do samego końca. Pan Mirosław, bardzo proszę. Ja w sprawie uzupełnienia tego właśnie pytania kolegi odnośnie tej drogi, bo ta droga jest rzeczywiście bardzo ważna dla naszej gminy. Nie tylko ta droga, jest wiele dróg, które są, wymagają, można powiedzieć, natychmiastowego remontu. Pan wymieniając kolejne etapy ewentualne przy realizacji tej drogi od Kandyt do Kiwań, nie wiem, czy po prostu pominął niechcący ten odcinek od Augam do Rubit. Ja rozumiem, że ten odcinek też nie, ten będzie odcinek robiony. Też jest, tak, ten odcinek też jest, bo już nie pamiętam dokładnie, jak dzieliliśmy, ale albo jest ten odcinek. Jest on w planach, tak, do remontu. Tak, jest też ten cały ciąg drogi, tak jak tak powiedziałem, jest. Jeżeli mamy przebudować, to przebudujemy cały ciąg drogi od Kandyt do Rubit i również od Augam do Kiwaj. Kolejne pytanie. Chciałbym dowiedzieć się, czy są plany dokończenia remontu drogi od tej drogi, którą zrobiliśmy z Wiewiórek do Woryn i teraz będzie robiona droga od skrzyżowania do centrum miejscowości i zostanie podobny kawałek do Wojmian. Czy takie na zarządzie jakieś plany były snute, czy no to no jakoś pasowałoby to dokończyć, ja nie mówię, że w przyszłym roku, ale w perspektywie kilku lat. To może proszę o odpowiedź, bo mam jeszcze kilka pytań. Nie do środka miejscowości, do końca miejscowości. Tak już jak jesteśmy precyzyjni. Tak, kolejny etap jest później planowany. Znaczy, tak jak do tej pory, i to myślę zarówno zarząd to podkreślał powiatu, że drogę, którą rozpoczęliśmy przebudowywać, to mamy zamiar skończyć. Nikt nie rozpoczyna po to tylko, żeby to zostawić w jakimś takim później niebycie, jeżeli chodzi o przebudowę. Tutaj został zgłoszony odcinek tylko 2-kilometrowy z uwagi na to, że mieliśmy ograniczone środki finansowe, do której poziomu mogliśmy złożyć ten wniosek, więc dlatego nie został ten cały odcinek ujęty. Tak pewnie by został ujęty cały. Natomiast tak, dalsza kontynuacja tego odcinka będzie w miarę oczywiście pozyskiwania środków, czy też pojawiania się konkursów, które pozwolą nam dofinansować tą inwestycję. No i podobne pytanie odnośnie drogi, którą niedawno oddaliśmy. Pamiętam na otwarciu drogi Dęby, Sigajny, Toprzyny. Też była mowa o kontynuacji tej drogi w kierunku Górowa i Łowieckiego, bo też naturalne byłoby dokończenie i doprowadzenie tej drogi aż do Górowa. Byłby to piękny, nowy odcinek drogi, który by posłużył ludziom. Czy są takie, pytanie jest podobne. W tamtym przypadku akurat tam ciąg drogowy zakończyliśmy, to trzeba, trzeba wskazać, że czasami przejazd od miejscowości do miejscowości nie wiąże się również tak jeden do jednego z przebiegiem danej drogi. Tutaj akurat wchodzimy już w drugą drogę, bo odcinek od miejscowości Dęby do miejscowości Górowo i Ławeckie to jest kolejny ciąg drogi. Powiem tak, na tą chwilę
nie odpowiem co do losu tego odcinka, bo z naszych wcześniejszych rozmów tutaj z zarządem mieliśmy go w planach realizować, ale być może znowu w jakiejś współpracy z Lasami Państwowymi. Zmienił się nadleśniczy w Górowie Ławeckim. Nie mieliśmy jeszcze okazji, bynajmniej ja również nie miałem okazji z nim porozmawiać. Myślę, że takie rozmowy będą trwały, będzie sprawa otwarta, ale nie odpowiem teraz tak w 100%, czy się zajmiemy tym w przyszłym roku, w tym roku. Panie dyrektorze, już chyba jeszcze nie ostatnie pytanie, ale jeszcze takie pytanie odnośnie drogi, która była kiedyś wpisana w plany nasze tutaj powiatowe w porozumieniu z gminami. Robiliśmy taki plan napraw dróg w poszczególnych gminach i tam na jednym z pierwszych miejsc była droga Górowo Jaweckie Babiak. No, stan tej drogi jest, powiedzmy, no, fatalny. I czy, znowu podobne pytanie, czy zarząd i pan rozważacie chociażby rozpoczęcie tej inwestycji? Bo ona parę lat temu była dla gminy, no, taką kluczową inwestycją, dlatego chyba była na pierwszym czy na drugim miejscu nawet wymieniona, jeżeli chodzi o gminę Górowo Jaweckie. Jakie są losy tej drogi? Czy zapomnieliście o niej, czy coś myślicie? Nie, o żadnej drodze nie zapominamy, natomiast nie ma planów co do tej drogi obecnie. Gmina Górowo Jaweckie na tym spotkaniu stwierdziła, że ważniejszym i palącym dla niej z ich perspektywy jest problem drogi Kandyty-Augamy, więc wszystkie siły i środki prawdopodobnie pójdą najpierw w tym kierunku i być może później w kolejnym etapie po tej drodze będzie realizacja tamtej drogi, ale na tą chwilę nie znam decyzji zarządu, bo nie było to omawiane. Panie dyrektorze, jeszcze dwa takie proste pytania. Jeżeli chodzi o drogę, którą przekazaliśmy, czy przekażemy dla nadleśnictwa, proszę mi doprecyzować, bo z numeru ja nic nie mogę sobie wyobrazić, która to jest droga. Która to jest droga w Orsach? Czy nie. To jest ta asfaltowa, czy to jest Już inna? Powiem. W Orsy, bo tam jest obręb geodezyjny Orsy, dlatego tak, może tutaj ludzie zrozumieli. I ja. Tutaj już doprecyzuję. To jest odcinek drogi, która biegnie od drogi powiatowej 1320N do Dzikowa i dalej za Dzikowem ona ma przechodzi koło tej góry sławnej Dzikowskiej i to jest fragment, bo dalej ta droga w naszych dokumentach nie ma kontynuacji. Dalej są tereny lasów państwowych i ta droga dalej, mimo że jest tam wyjeżdżona droga gruntowa, natomiast to jest wszystko własność lasów państwowych, więc my zostawiamy tylko odcinek od drogi powiatowej do końca miejscowości Dzikowo, a to co dla lasów przekazujemy to jest od końca miejscowości Dzikowo do ich tak naprawdę terenów w tamtym kierunku, to jest 2 km i to wiem, że nadleśnictwo i Lasy Państwowe z uwagi na to, że tam mają tą atrakcję, jakim jest Góra Dzikowska, ich tam mają swoją ścieżkę dydaktyczną, chcą tą drogę przebudować i udostępnić to turystom. Także to chodzi o ten fragment. Od końca miejscowości Dzikowo do tam do Góry Dzikowskiej, za Górą Dzikowską. I jeszcze jedno pytanie, na które znam odpowiedź, ale chciałbym, żeby pan powiedział, żeby też mieszkańcy miejscowości Wiewiórki i dalej przy tej nowej drodze mogli usłyszeć, jaka jest odpowiedź. Chodzi o te ubytki w poboczach, które powstały w wyniku działań atmosferycznych, deszczu i tak dalej po zimie. Rozumiem, że one będą, bo tak wiele osób mnie pyta, czy to tak zostanie, czy to zostanie uzupełnione, czy ja tłumaczę, że jest gwarancja, czy jakaś inna rękojmia. Chciałbym, żeby pan to powiedział, więc nie musiałbym wszystkim mieszkańcom po kolei wyjaśniać, a słuchają naszej sesji. Te ubytki zostały już naprawione, bo wykonawca został do tego zobligowany. Odbył się ostatnio przegląd gwarancyjny, bo do takiego przeglądu gwarancyjnego jesteśmy zobowiązani, żeby realizować go przynajmniej raz w roku, ale nikt nam nie zabrania, żeby robić to częściej.
wszystkie usterki, mankamenty, które się pojawiły, zostały zgłoszone na piśmie do wykonawcy robót i zostaną one wykonane. A tamte rozmycia powstały i powstaną jeszcze, myślę, że może to tej jesieni, wiosną, myślę, że jesienią przyszłego roku już nie będzie tego problemu, z uwagi na to, że były tam robione nasypy. Nasypy były robione z kruszywa naturalnego. Pospółka tak naprawdę, która jest w przypadku, jeżeli nie zarośnie, nie obrośnie szatą roślinną, jest wypłukiwana. Natomiast projekt nie zakładał humusowania tych skarb i z tym są problemy, szczególnie przy deszczu dużym, nawalnym takim, który występuje gwałtownie. Natomiast te ubytki wykonawca, jeżeli się pojawią, to musi wykonać. Jeżeli coś tam się dzieje takiego niepokojącego, to też tutaj z kilkoma mieszkańcami rozmawiałem też z panią Sołtys, żeby do nas zgłaszali, będziemy reagować na bieżąco i będziemy ten czas taki, gdzie będą jakieś niedogodności czy też ubytki, będą one realizowane w miarę szybko, tylko będzie to możliwe. Dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi. To ja tyle miałem na dzisiaj. Jeszcze pan Ryszard Zunuk, bardzo proszę. Póki przystąpię do pytań, to jedną rzecz stwierdzę. No, szkoda, że nie macie pana starosty na sesji. Jest to sesja dosyć ważna z racji tego, że jest omawiana sytuacja na drogach, a dotyczy jednej sprawy, ponieważ my kilkakrotnie z panem radnym Mucho rozmawialiśmy z panem starostą, aby jechać w teren i zobaczyć stan dróg. To jest dosyć ważne. Jeżeli radni zobaczą stan ten dróg, to wtedy jest dużo łatwiej podejmować decyzje, które drogi powinny być w pierwszej kolejności remontowane. To, że pan dyrektor o tym dobrze wie, ja też mogę powiedzieć to, że akurat stan dróg na terenie powiatu nie najgorzej znam, ale to jest taka podstawowa rzecz. Rozmawiać wtedy dużo łatwiej, jak się to widzi. No tak się składa, byłem chyba na początku kadencji z panem starostą na terenie Grzędy, żeśmy tę drogę oglądali. Ta droga została wyremontowana przez samą wieś. W tej chwili jest prowadzony remont w kierunku Bisztynka do skrzyżowania Wędławki i chciałbym się tutaj pana dyrektora w tym momencie zapytać, czy zarząd, ponieważ pan na zarządzie często uczestniczy, brał pod uwagę dalszy remont drogi w kierunku Bisztynka i w kierunku Pleśna? Tak, pierwsze pytanie. Panie Ryszardzie, odcinek od skrzyżowania w Wędławkach do Bisztynka będziemy postępowanie przetargowe ogłaszać w grudniu, bo dostaliśmy środki z Polskiego Ładu. Dlatego to pytanie zadaję z racji tego, że mieszkańcy się pytają, a wtedy bezpośrednia odpowiedź pana dyrektora inaczej jest odbierana niż... Natomiast co do Pleśna... No właśnie. Z uwagi na to, że sami państwo wiecie, no środki są ograniczone i nawet zgłaszanie wniosków czy też propozycji do przebudowy w ramach konkursu, to nie jest też tak, że da się każdą drogę w ramach danego programu wpisać i ona przejdzie. No, są pewne zawsze w jakimś programie kryteria, którymi należy się kierować i niektóre drogi wpisują się w te kryteria i łatwo uzyskać, czy też łatwiej uzyskać dofinansowanie, mają szansę. Niektóre nie mają szansy i takich dróg wtedy nie bierzemy pod uwagę. Natomiast co do tego, że najpierw został realizowany odcinek drogi od Grzędy do Bisztynka i od Bisztynka, od Grzędy do Wędławek i od Wędławek do Bisztynka, to było też po konsultacjach z burmistrzem Bisztynka, bo my zawsze też i zarząd spotyka się, czy też rozmawia w jakiejś innej formie telefonicznej na przykład z danym włodarzem, która dla niego droga jest dosyć istotna, bo kto jak nie burmistrz, wójt danego terenu wie, jaki dla niego jest tutaj palący problem i stąd na przykład droga na Pleśno jest brana pod uwagę w jakimś dalszej perspektywie, a najpierw droga właśnie tutaj od Grzędy do Bisztynka, bo to wynikało również z konsultacji z włodarzami gminy Bisztynek. Dobrze, dziękuję. W tym momencie następne pytanie mam. Akurat tu przed sesją rozmawialiśmy o tym odcinku drogi Bisztynek-Prosity. Tam należy wykonać
pewne prace remontowe. Zresztą się umawialiśmy, że pojedziemy na tą drogę, a w związku z tym mam nadzieję, że po tej wizycie podejmiemy, czy dyrektor podejmie konkretne, czy zarząd podejmie konkretne decyzje odnośnie remontu tego odcinka drogi. Tym bardziej Państwu chcę powiedzieć, że jest to odcinek, który łączy Bisztynek, Jeziorany, Olsztyn. Jest to duży przejazd na tym odcinku, bo to jest skrócenie jazdy do Olsztyna, a w związku z tym to byłoby zasadne, ponieważ na terenie powiatu olsztyńskiego ta droga wygląda nie najgorzej, patrząc od Frankonowa dalej, to no od Jezioran do Barczewa została wyremontowana kilka lat temu, to ten odcinek jest najgorszy, już tak podpowiadam. Natomiast no dobrze, że ta droga Księżno-Prosity została już uwzględniona, bo to chyba na terenie Bisztynka jest najgorszy odcinek drogi, który łączy. No powiem Państwu jedną rzecz, to jest droga Bisztynek, Prosity, Księżno i jezioro Lutry. Tak na skróty mówiąc, można dojechać i do Jezioran tą drogą, ale ja Państwu przedstawiam, jak to jest to dosyć uczęszczana ta droga z racji tego, że ona łączy też Olsztyn z Bisztynkiem. To jedna rzecz. Teraz następne mam pytanie takie, tu tylko stwierdziłem. Następne pytanie mam takie, będzie remont dwóch ulic w Bisztynku. Orzeszkowa i Stare Osiedle. I czy starostwo, czy zarząd w tej chwili rozważa przekazanie tych dwóch ulic dla miasta, czy dla urzędu, czy dla gminy Bisztynek? Już odpowiadam. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Stare Osiedle w Bisztynku, ich realizacja była, że tak powiem, uzgodniona z włodarzami gminy Bisztynek i już na początku były ustalenia takie, że po przebudowie tych dróg burmistrz Bisztynka przejmie te drogi. Co więcej tutaj się zadziało, bo nie dostaliśmy pełnego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Co więcej, gmina Bisztynek dołoży się również do przebudowy tej drogi w zakresie takim, w jakim to dofinansowanie nie zostało nam udzielone. Także tak, burmistrz Bisztynka ma przejąć tę ulicę po przebudowaniu i również dokłada się finansowo do tych dwóch inwestycji. Dobrze, mamy tą sprawę, ponieważ są takie dwa miasta, to Bisztynek chyba i Górowo, gdzie jeszcze te drogi powiatowe są w niewielkich, na niewielkich odcinkach, a w związku z tym uregulowanie stanu dróg na terenie gminy to jest dosyć ważne z racji tego, że potem wiadomo, kto za te drogi odpowiada. Tu Bisztynek z racji utrzymania, czy starostwo z racji utrzymania dróg, nie pamiętam ile płaci, 30 parę tysięcy dla gminy Bisztynek na utrzymanie, no bo 6 tysięcy złotych za kilometr. No bo tam 3, już nie pamiętam ile kilometrów jest, ale to nie z tym związane. 3 z hakiem. Sprawa następna dotyczy wycinki drzew w pasie dróg powiatowych, ponieważ ja z panem Matejunasem byłem w Sątopach na drodze Sątopy Dworzec, czy Szkoła Dworzec, gdzie należałoby wyciąć, dokonać pielęgnacji drzew z racji tego, że one grożą bezpieczeństwu i ruchu, i bezpieczeństwu instalacji elektrycznej czy naziemnej, bezpieczeństwu zwierząt, ludzi, a w związku z tym no, powinny też być podjęte decyzje odnośnie dokonania tej pielęgnacji drzew. Znaczy, to może ja dla pana, dla kolegi Ryszarda odpowiem odnośnie wycinki tych konarów drzew, które pan wspomniał na tej drodze Sątopy do szkoły. Tam jest taka ścieżka piesza. W dzisiejszym dniu miały być prowadzone prace z wycinką przy użyciu podnośnika. Jednak z uwagi na opady atmosferyczne po prostu odstąpiliśmy. O 7 rano dzisiaj otrzymaliśmy informację, że operatorzy po prostu nie podejmą się prac na wysokościach przy takich obfitych opadach deszczu. Także na dniach prawdopodobnie będzie to zrealizowane. Dobrze. To ja jeszcze w woli uzupełnienia tutaj podpowiem. Musimy rozróżnić dwie rzeczy, a nawet trzy, to już tak z naszej praktyki. Pielęgnację, wycinkę i dodatkowo jeszcze kolizję tych drzew, gałęzi z urządzeniami obcymi typu sieci energetyczne. No niestety prawo u nas jest takie, że w przypadku, kiedy drzewo zagraża linii energetycznej,
zakład energetyczny, czyli zarządca sieci, może wyciąć to drzewo czy dokonać pielęgnacji praktycznie bez informowania kogokolwiek. Jeżeli drzewo jest w pasie drogowym i zagraża bezpieczeństwu ruchu, no zarządca drogi nie ma takich możliwości. Jest ścieżka określona w ustawie o ochronie przyrody, gdzie musi wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a ta decyzja jest wydawana po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Niestety, tutaj muszę powiedzieć, że ciężka jest współpraca z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Ja już nie mówię, że, bo my nie chcemy, kiedyś padło takie stwierdzenie, że zarządcy dróg to chcieliby zniszczyć wszystkie drzewa. Nie, to jest nieprawda. I tutaj od zawsze to dementujemy, bo te drzewa przy drogach powiatowych to sadzili drogowcy kiedyś. To tak, że to nie jest tak, że to są tylko niszczyciele drzew. Nie, my chcemy się tymi drzewami zajmować, ale to my wiemy, uważam, które drzewa są problematyczne, które zagrażają bezpieczeństwu, a także nie ukrywajmy, ale drzewa, ta szczególnie lipy, to są już drzewa, które mają obecnie po około 60 lat. To są moim zdaniem drzewa, które ich wegetacja się już skończyła. Te drzewa powinny zostać usunięte, zastąpione nowym drzewostanem. Po prostu. To jest naturalna rzecz, tak jak my się starzejemy. Tak samo i roślinność też ma swój okres przydatności. No natomiast w regionalnej dyrekcji podejście jest zupełnie inne. Im drzewo gorsze, tym lepsze z perspektywy ochrony środowiska. Nie wiem, czemu tak jest. Ale tak jest i problem z wycinką drzew jest przeogromny. Tutaj podam takie dwa przykłady. Pierwszy przykład to ostatnio incydent w miejscowości Lygarby, gdzie drzewo zaczęło, korzenie zaczęły odchodzić od krawędzi jezdni. Znaczy drzewo zaczęło się przechylać z całą bryłą korzeniową. Wystąpiliśmy o zgodę na wycinkę w trybie natychmiastowym. RDOŚ nam odmówił tej zgody, powiedział, że to drzewo tak rośnie, ono tak rosło i ono sobie dalej będzie rosło. No ale nie dawało nam to spokoju, bo za tym drzewem było ogrodzenie, był budynek trochę z boku, ale za tym ogrodzeniem zaraz była piaskownica, no a jak piaskownica, to wiemy, że ktoś tam może przebywać. To akurat tutaj, bo pan Marcin jest odpowiedzialny za drzewa u nas, jeździł i zaczęliśmy dosłownie mierzyć, jak ta bryła korzeniowa co ile, czy w przeciągu kolejnego dnia się podnosi. Dopiero po, już chyba się oni sami wystraszyli, jak wysłaliśmy zdjęcia, mieliśmy to wszystko protokołowane u siebie, że w przeciągu jednej doby to drzewo, ta bryła korzeniowa podniosła się o ileś tam centymetrów, więc w końcu wydali nam zgodę, ale to jest po prostu to, że my, jeżeli zgłaszamy drzewo, to nie po to, bo nam się to drzewo nie podoba, tylko coś się z tym drzewem już dzieje, jeżeli widzimy, no w końcu to drzewo zostało wycięte, usunięte, ale są takie problemy, a kolejny podczas realizacji, czy tej obecnie realizującej inwestycji grzęda Łędławki. Decyzja środowiskowa wydana, uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Środowiska wycinkę 30 sztuk drzew i tak ograniczyliśmy wycinkę drzew do maksimum, jak tylko było można. Na odcinku 5 km, gdzie jest ponad 2000 drzew, wycinamy tylko 34 sztuki drzew. To są drzewa, które rosną na przepustach. Nie da się wymienić przepustu pod koloną drogi, jeżeli na nim stoi drzewo. No to jest chyba niewykonalne. Albo w miejscach takich jak zjazdy do posesji, gdzie nie można tego zjazdu przesunąć, a jesteśmy zobowiązani taki zjazd zrobić, bo działka, do której ten zjazd jest, to jest wąska działka jakaś drogowa, a na środku tego stoi drzewo. Na etapie wydawania decyzji środowiskowej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uzgadnia tę decyzję z taką informacją, że będzie wycięte 8 sztuk drzew. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, czyli pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia robót budowlanych, no niestety, mając nawet decyzję środowiskową, musimy wystąpić z wnioskiem o ich wycinkę drzew, ale posiłkując się, że jest to w ramach inwestycji i tego. I co nam odpisuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska? Że się zastanawia, czy nam pozwoli wyciąć te drzewa, czyli uzgadnia nam
projekt uzgadnia nam decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie widzi, że my chcemy wyciąć te drzewa, a później mówi, że my nie wytniemy, bo nie wiedzą, czy to akurat konieczność jest ich wycinki. To tylko tyle. Dobra, pan Mirosław. Jeszcze tylko odpowiem. Natomiast z pielęgnacją drzew jest o tyle problem, że przeważnie są to prace wysokospecjalistyczne. Po pierwsze, wymagane jest użycie podnośnika, a po drugie, moi pracownicy na przykład, żadne z nich nie ma badań wysokościowych, także ja ich puścić nie mogę. Natomiast, czyli również potrzebny jest człowiek, który ma uprawnienia pilarza i ma badania wysokościowe. I powiem tak, obecnie ceny usług takich rzeczy to jest około 2000 za jedno drzewo. Także robimy takie naprawdę palące problemy, robimy i zlecamy, natomiast no, z tym jest przeogromny problem. Z zielenią w pasach dróg i z utrzymaniem tej zieleni jest duży problem, a jeszcze no, nieprzychylność organów, ja uważam, jest trochę zbyt duża, jeżeli chodzi o to. Pan Mirosław, bardzo proszę. Mam jeszcze jedno pytanie, gdzieś mi umknęło w tych moich zapiskach. Sprawa wydaje się błaha, ale nie do końca. Chodzi o baszcz Sosnowskiego, który niestety jest plagą. Wiem, że jakieś programy są do niszczenia tej rośliny, niebezpiecznej bardzo. Ten barszcz, konkretnie chciałbym powiedzieć o drodze, którą niedawno oddaliśmy do użytku, to Pszyny - Cigajny. W pasie drogowym, a nawet przy samej drodze, przy asfalcie rośnie, nawet byłem specjalnie, przeszedłem się po tej drodze, bardzo dużo takich. Oczywiście ona jest wykoszona, ale to momentalnie odrasta. Tam jest szkoła, mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie i przede wszystkim o dzieci, które no, mogą. W odległości może 100 metrów od szkoły znalazłem taki dorodny krzew, który rośnie tuż przy asfalcie. Czy nie można tego po prostu zlikwidować? Barszcz Sosnowskiego, a także inną zieleń typu trawiastą usuwamy na bieżąco. Być może gdzieś tam to zostało, niestety wiecie Państwo, z tym barszczem Sosnowskiego to jest tak, że jest to roślina, która może jakieś uczuleniowe rzeczy wywołać na skórze, więc jeżeli usuwamy ten barszcz Sosnowskiego, to niestety, ale pracownika musimy też ubrać w pewien kombinezon taki, który spowoduje, że będzie jego ciało nienarażone na te rzeczy, ale usuwamy w miarę na bieżąco. Tam jeżeli się pojawił, to albo nie mieliśmy może wiedzy, ktoś nie zauważył, albo nie doszło do nas, że jest. Natomiast ja nie wiem do tej pory, miałem to, nawet ostatnio się nad tym zastanawiałem, jak to z tym barszczem Sosnowskiego jest i muszę to sprawdzić jeszcze w przepisach, bo ja nie wiem, czy ta roślina jest wpisana w jakiś rejestrach, które wymagają, że należy to usuwać. Bo wiem, że zrobił się parę lat temu problem, jak się tylko pojawił, że to takie niebezpieczne i że tego, ale do tej pory chyba nie ma takich regulacji, że tak naprawdę, że tak naprawdę właściciel terenu może to, musi to usunąć, bo to jest może, a musi, to są dwie różne rzeczy. Natomiast na terenie Górowa zaobserwowaliśmy ogólnie na tych łąkach bardzo duży rozrost tego barszczu Sosnowskiego, to już tak nie tego. Staramy się wycinać go na bieżąco, jak tylko mamy o nim wiedzę. Także jeżeli taka informacja do nas trafi, że gdzieś tam rośnie, bo mówię, czasami jest tak, że gdzieś tam jest się na objeździe, ale tego barszczu jest czy tam... malutki, wyrasta. No także, no mówię, może pracownik, czy ja też jak jeżdżę, możemy nie zauważyć, ale jeżeli jest jakiś sygnał, że tam, że rośnie, ludzie się obawiają, to staramy się to usuwamy poprzez, no tak naprawdę skoszenie no, tego. No. Panie dyrektorze, być może nie ma jakichś uregulowań prawnych, ale czy on jest wpisany do jakiegoś rejestru, czy nie jest wpisany, dla mnie jest istotne, czy mieszkańcy, a właściwie tam często chodzą dzieci, są zagrożone i to jest cel dlatego, nadrzędny. Dlatego nieważne mówię, jakie są przepisy, wydaje mi się, że trzeba z tym zrobić porządek. Poza tym ma pan rację, on jest koszony, tylko że to jest taka roślina, która w ciągu
kilku, może tygodnia, półtora znowu wyrasta i nie powoduje jakichś może obrażeń. Ona powoduje oparzenia trzeciego stopnia, drugiego i tak dalej. Dlatego mówię... wydaje mi się, że może trzeba po prostu wziąć i skutecznie go usunąć, ponieważ jest to bylina dwu-trzyletnia. Ona jeżeli w ciągu jednego czy dwóch lat nie wyda nasion, to ginie. Może trzeba po prostu... Dlatego mówiąc, mówię, że prosto prysnąć ją jakimś Roundupem i będzie spokój. Nie wolno używać Roundupu. A dzieci mogą się poparzyć, no to jest absurd. Nie, no ale to znaczy, to nie jest tak do końca, panie Mirosławie, że przepisy nie są istotne. Są bardzo istotne, bo na przykład nam nie wolno używać Roundupu w pasach drogowych, to jest jedna rzecz. A ja, jeżeli mam go wykorzystać, to muszę go zakupić, a jak go zakupię, to mam fakturę. Jak mam fakturę, to ktoś mi to sprawdzi, a do czego pan to użył. To tak, ale nie, dlatego mówię, my reagujemy, jeżeli mamy sygnały, reagujemy na bieżąco, ale problem, dlaczego powiedziałem o tym, czy ona nie jest w jakimś wykazie, bo problemem nie jest jedna roślina w pasie drogowym, problemem jest to, co rośnie za pasem drogowym na łąkach, gdzie ja widziałem tego multum i to się rozsiewa, także czy jest prawnie, każdy ma obowiązek to usunąć, bo jeżeli nie ma, to taka trochę będzie walka z wiatrakami zaraz, tak, że w pasie drogowym my będziemy to niszczyć, tylko to dookoła pasa drogowego rośnie i będzie się i tak rozsiewać. Dlatego ja w tym kontekście chcę sprawdzić, czy my możemy, nie wiem, czy czasami takie rzeczy są wpisane na przykład do reakcji dla gminy, że gmina ma możliwość przymuszenia kogoś do usunięcia. Właśnie pod tym kątem ja to... Właściciela drogi pewnie. Ja to sprawdzić sprawdzę, bo to jest istotne, czy jest jakaś możliwość reakcji, jak ten barsz Sosnowskiego jest zaraz zapasem drogowym, bo ja tego już usunąć nie mogę, bo mogę dostać, to nie to, że nawet bym nie chciał, bo nawet jeszcze bym to mógł zrobić, tylko czy po uszach nie dostanę od właściciela, bo powie, a co pan mi tutaj robi na moim terenie. Ale wydaje mi się, że jeżeli mamy po jednej stronie jakieś przepisy bezduszne, w których wynika, że nie możemy usunąć czegoś, co jest zagraża życiu może nawet, a z drugiej strony dzieci, które chodzą i mogą się właśnie poparzyć tym barszczem. Panie dyrektorze, nie ma szans, żeby pan wykosił to tak, żeby to nie zagrażało, bo on odrasta bardzo szybko. Trzeba było tam postawić pracownika co trzy dni, żeby przechodził z jakąś kosą i wycinał. Znaczy, to jest nierealne. Da się go usunąć, jeżeli zostanie on ścięty przed jeszcze rozrostu tego kwiatostanu, tego, który ten, to on zostanie zniszczony, tak. Może zastosować jakąś taką metodę skuteczną, bo tu chodzi o to, żeby to zniszczyć, ja już nie wnikam w te przepisy prawne, bo rzeczywiście czasami są bezduszne. Chodzi o to, żeby jakoś zapobiec nieszczęściu. Jeżeli chodzi, mówię, ten barsz pojawia się w pasach drogowych punktowo, to też nie jest tak, że nagle to jest jakiś odcinek, dlatego mówię, reagujemy na bieżąco. To, co jest możliwe i to, co uda nam się zrobić w ramach przepisu prawa, to na pewno po sygnale takim, albo jeżeli sami zauważymy, to zrobimy. Także w pasie drogowym na bieżąco staramy się to usunąć. Panie dyrektorze, prosiłbym, żeby tą sprawę poważnie potraktować. No to już usłyszeliśmy wszyscy, bardzo proszę. Pan Grzegorz Mucha. Jeszcze mam bardzo krótkie pytanie. Kolega Ryszard tu wspomniał, że ja już wielokrotnie proponowałem, żebyśmy jako Rada objechali wszystkie drogi powiatowe. Nie udało nam się tego zrealizować. Mam pytanie wobec tego do zarządu. Czy zarząd sam objeżdżał te drogi powiatowe, bo wiem, że stoimy już lada dzień przed problemem konstruowania budżetu, więc czy zarząd sam wybrał się w teren z wizytacją właśnie tych dróg powiatowych, tym, które są właściwie w najgorszym stanie technicznym. Dziękuję. Ja przepraszam, że tak powiem, ja zapraszam, bo nie ma, ja jestem nawet wolę, jeżeli tutaj komisja czy radni przejadą, zobaczą, bo ja też wiem, że każdemu leży na ręku to, gdzie tam bliżej tego mieszka. Zobaczy też, jak to wygląda w innych gminach. I to daje może taki początek do tego, żeby móc bardziej obiektywnie wybrać drogi, które należy w pierwszej kolejności przebudować. Także ja zapraszam, ale to tutaj zarząd powiatu, jeżeli musi. Mają taką chodzą potrzebę, po prostu umówili się z panem i pojechali, ja nie ma żadnego problemu. A jeżeli chodzi o cały zarząd, bo tu było pytanie odnośnie całego zarządu, zarząd jako
całość, nie wybierał się na drogi powiatowe. Natomiast poszczególni członkowie, oczywiście, że tak, razem z pracownikami zarządu dróg powiatowych, z panem dyrektorem, i zarząd powiatu ma jednostkę powołaną do tego. Zarząd dróg powiatowych z panem dyrektorem Karolem Łowieckim na czele, któremu generalnie daleko idąco wierzy, po prostu ufa, co nie znaczy, że nie starosta, wicestarosta czy poszczególni członkowie zarządu nie chcą zobaczyć realizacji zadań lub potrzeb. Tak samo jak państwo radni macie do tego absolutnie prawo. No to pan Ryszard jeszcze. Bardzo nie proszę. Jestem złośliwy, ale pytanie to padło do starosty, nie do pani. W związku no tak, z tym, nie ma pana starosty wśród nas w tej chwili zdalnie. Pani, więc... nie ma ale takiego upoważnienia, nie będę komentował, tylko chcę sprostować. Nie ma co tu prostować, panie Ryszardzie. Otóż to bez sensu. No dobrze. Natomiast dotyczy, co do barszczu sosnowskiego, jak to woli, czy syberyjskiego, jak to woli, to z punktu swojego zawodu mogę powiedzieć, że jest to roślina trudna do wyeliminowania. No tak, ale tu już było zapewnienie, otóż że pan dyrektor się tym zajmie. Panie Ryszardzie, no panie przewodniczący, nie rozciągajmy w nieskończoność. Panie przewodniczący, no nie może pan nam głosu zabierać. Chcę tylko podpowiedzieć, gdzie można bezpośrednio informację zaciągnąć. No to można tą informację przekazać po... Ja ją przekażę tu, panie przewodniczący, żeby i pan wiedział. Jest Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Trzeba się też tam zgłosić. Jest na parterze po lewej stronie. Zajść tak, tu w starostwie i rozmowa będzie dwuminutowa i wiadomo, jak się to roślinę niszczy. Dziękujemy. Jeszcze pytanie tak, do pana dyrektora. Bardzo proszę. Ponieważ kiedyś tu mieszkaniec Lisek się mnie zapytał, jak ta droga bliska, czy ona została ta inwestycja zakończona, czy nie, bo to jest dosyć ważne. Ja nie wnikam, jaki odcinek, tylko czy została zakończona ta inwestycja na terenie Lisek. Jeżeli chodzi o samą miejscowość Liski, tak. Natomiast jest przebudowywany kolejny odcinek całego ciągu od miejscowości Leginy poprzez miejscowość Liski, Turcz do Sępopola i odcinek od Turcza do Sępopola jest obecnie w realizacji. No i tyle. Wystarczy. Dziękuję. Dobrze. Proszę. Jeszcze ktoś? Dziękuję bardzo za dziękuję. Dogłębne wyjaśnienia. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego planu porządku obrad, czyli punkt 8. Podjęcie uchwał w sprawach. O opinię w sprawie tych uchwał bardzo proszę pan przewodniczący Wiesław Kurach. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym omówiła wszystkie materiały, które są tematem dzisiejszych obrad, jak również wydała opinię odnośnie projektów uchwał, które za chwilę będą procedowane. Opinia komisji odnośnie tych projektów uchwał jest pozytywna. Wszyscy członkowie komisji głosowali za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowań w sprawie uchwał. Zaczynamy od punktu A, czyli zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Jest to numer 288. Na podstawie artykułu, tutaj cała podstawa prawna, Rada Powiatu Bartoszewskiego ustala, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa na lata, te, o których wymieniłem, po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Jeszcze chwilkę się zatrzyma. Dziękuję bardzo. 16 głosami za przyjęliśmy uchwałę przy jednym nieobecnym radnym. Przechodzimy do punktu B, czyli zmiana w budżecie powiatu na rok 2022.
Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. I tu mamy ten druk, projekt korekta, bo jeszcze były w ostatniej chwili nanoszone poprawki. Podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego ustala, co następuje. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 976 134,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 95 828 372,88 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 171 134,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i wydatki budżetu po zmianach wynoszą 114 819 223,36 zł. Wydatki, punkt trzeci, wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 997 353,59 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 699 195,80 zł zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Wydatki i dochody związane z realizacją. Podpunkt pierwszy. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki 4a oraz 4b. Punkt drugi. Zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi stanowi załącznik nr 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 5 480 910,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Deficyt powiatu deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 990 850,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 173 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 11 337 940,91 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 479 209,57 zł. Przychody budżetu w wysokości 23 817 150,48 zł. Dochody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf czwarty. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych oraz jednostki samorządu terytorialnego i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw. Przychody w wysokości 2 683 726,99 zł. Dochody za rok 2022 282 694,23 zł. Środki w wysokości 2 661 201,50 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 305 219,72 zł.
Paragraf 5. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 256 382 zł. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 146 949 zł. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Bardzo proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że 16 głosami za, przy jednym nieobecnym, uchwała wchodzi w życie. Następnym punktem jest podpunkt C. Uchylenie uchwały nr 38 łamane na 189 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat zmienionej uchwałą nr 49 łamane na 227 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 listopada 2021 roku. Bardzo przepraszam. Przeczytam jeszcze uzasadnienie do tej uchwały. Rada Powiatu Bartoszyckiego podjęła uchwałę nr 38 łamane na 198 łamane na 2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat, która została zmieniona uchwałą 49 łamane na 227 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 listopada 2021 roku. Uchwała powyższa dotyczyła zmiany działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 32 łamane na 2 o powierzchni 4,1401 hektara położonej w obrębie geodezyjnym leśnictwo Orsy, gmina Górowo i Ławieckie, wschodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą numer 28760 łamane na 7, będącej własnością powiatu bartoszyckiego, na nieruchomość oznaczoną numerem 3040 łamane na 1 o powierzchni 0,6636 hektara położoną w obrębie numer 2 miasta Górowo i Ławieckie uregulowaną księgą wieczystą 33783 łamane na 2. Stanowiącą własność Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Górowo i Ławieckie. Przedmiotowe działki stanowią drogi. Określona została wartość zamienianych nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Nadleśnictwo Górowo i Ławieckie przedłożyło zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2022 roku na dokonanie powyższych zmian wyłącznie z dopłatą na rzecz Skarbu Państwa Lasów Państwowych. Mając powyższe na uwadze, przeprowadzana zostanie procedura zmiany przedmiotowych działek z dopłatą przez powiat bartoszycki na rzecz Skarbu Państwa Lasy Państwowe w kwocie 2810 zł. Jest to różnica wartości. W związku z tym uchylenie powyższej uchwały jest zasadne. I sama uchwała na podstawie tutaj, podstawa prawna, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Uchyla się uchwałę nr 38 łamane na 189 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. Zmienioną uchwałą 49 łamane na 227 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia
23 listopada 2021 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Dziękuję. Stwierdzam, że 16 głosami za, przy jednym nieobecnym, uchwała wchodzi w życie. W ten sposób przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. Proszę bardzo, pan Mirosław. Miałbym taki wniosek do zarządu powiatu, który pewnie w ostatnich dniach i w najbliższych będzie zajmował się konstrukcją budżetu na przyszły rok. Wniosek jest bardzo prosty. Chodzi o waloryzację wynagrodzeń dla pracowników starostwa, Urzędu Pracy, PCPR-u i wszystkich podległych jednostek. Dlaczego? Uzasadniam. Ponieważ w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie wzrasta prawdopodobnie, jeżeli to dojdzie do skutku, o 20%, to będziemy w takiej sytuacji, że pracownik z kilkunastoletnim stażem, wykonujący naprawdę trudną i odpowiedzialną pracę, czasami która polega na odpowiedzialności finansowej, będzie zarabiał tyle, co młody człowiek, który dopiero zatrudnia się, bo wiem, że taka sytuacja, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, w tych naszych jednostkach powiatowych. Mówię ogólnie, wymieniłem trzy, ale chodzi mi o wszystkie jednostki i wszystkich pracowników. Tutaj nie mówię o nauczycielach, bo to jest inna jak gdyby kwestia, chociaż nauczyciel stażysta też ma taką samą sytuację. Więc wniosek jest taki, żeby chociaż zwiększyć wynagrodzenie o poziom inflacji, żeby chociaż pracownik nie stracił, żeby nie było tego paradoksu, o którym przed chwilą wspomniałem. Dlatego biorąc pod uwagę też i trudną sytuację materialną powiatu i w ogóle, no mimo wszystko trzeba zadbać o ludzi, ponieważ to są specjaliści, którzy powinni godnie zarabiać. Dlatego wnioskuję i stawiam taki formalny wniosek do budżetu, aby ująć to w przyszłorocznym budżecie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Grzegorz Mucha. Ja mam pytanie do zarządu, do pana starosty, widzę starosty, który jest dzisiaj nieobecny, ale chciałbym, żeby te pytania wybrzmiały i oczekiwałbym odpowiedzi na piśmie na moje pytania. 25 marca nasza Rada podjęła uchwałę w sprawie zakończenia międzynarodowej współpracy partnerskiej z powiatem Werden i głównie tutaj chodzi o stronę rosyjsko-bagratynowską. Moje pytanie jest następujące. Czy zarząd powiatu poinformował stronę niemiecką o rozwiązaniu tej współpracy? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, czy prowadzone są rozmowy ze stroną niemiecką o zawarciu dwustronnego, a w zasadzie trzystronnego, bo jest miasto i powiat Werden i powiat bartoszycki, takiego porozumienia na podobnej zasadzie, jak to było wcześniej. Moje pytanie podyktowane jest tym, że niedawno miasto czy powiat Werden przekazało środki finansowe, które zostały przeznaczone na pomoc dla Ukrainy i myślę, że w tym układzie należałoby tą współpracę podtrzymywać w sposób formalny, bo tak trochę by było nieelegancko. Niemcy przekazują nam środki finansowe, a my nie chcemy z nimi współpracować. To moje pytanie tak jest następujące. Dziękuję. Dobrze. Ryszard, pan Ryszard, bardzo proszę. Ja mam następujące pytanie, ale póki do tego przejdę, to pan Lejdzik przed chwilą omówił sprawę, czy sytuacja jaka jest w szkołach. Natomiast ja się powołam na jedną rzecz, uchwałę Rady Powiatu z 28 stycznia odnośnie planu kontroli Komisji Rewizyjnej. I w tym planie kontroli rewizyjnej w drugim kwartale były cztery zadania zaplanowane. Jedno zostało wykonane, tam udzielenie absolutorium, nie wnikam w to. Sprawa następna dotyczy sprawozdania
sprawozdania sytuacji kadrowej w szkołach na lata 2022-2021, zapoznanie się z demografią w szkołach podstawowych i następny punkt, który miał być rozpatrywany, to jest kontrola remontu budynku przy ulicy Lipowej. Ja mam pytanie do przewodniczącego komisji rewizyjnej, a to było zaplanowane na drugi kwartał tego roku. Poza jednym tematem, który został zrealizowany, trzy następne nie zostały zrealizowane. Chcę tu Państwu powiedzieć jedną rzecz. Kończy się kwartał, sytuacja w szkołach jest taka, jaka jest, tego nikt nie unika, a w związku z tym chciałbym, aby Pan Przewodniczący wyjaśnił, dlaczego nie zostały wykonane te trzy zadania, które są ujęte w planie kontroli Komisji Rewizyjnej. Chciałbym, żeby to, i wnioskuję, aby to zostało złożone dla Rady na piśmie. Ja mam tyle w tym momencie. Dobrze. Bardzo proszę o odpowiedź. Ewentualnie można na piśmie. Panie Ryszardzie, odpowiem Panu na piśmie, dobrze? Okej. Dobrze. Czy jeszcze ktoś w jakichś sprawach? Zatem dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam obrady 62. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego.